Dzień dobry, nie przewijajcie, bo te buty mogą być Wasze, ale zanim przejdę tutaj do konkretów, chciałbym Wam wspomnieć o nowej elektryzującej kolekcji od marki Puma, czyli o kolekcji Voltage, która zawiera takie modele jak Ultra Future, a także King. To są buty, które posiadają bardzo wyrazistą kolorystykę, zresztą jak widać, w której dominują żółcie, biel i szarości. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii od marki Puma te korki zapewniają jak zwykle wygodę, stabilność i przyczepność na boisku. Kto występuje w takich butach? Między innymi Neymar, Kingsley Coman, Ingrid Engen, Fridoline Rolfo, Julie Grosso, Jack Grealish czy Xavi Simons. A jeśli Wy chcecie uzyskać takie buty, czyli buty Puma Ultra bądź Future, wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Oczywiście chodzi tutaj o to, żeby wykazać się kreatywnością i odpowiedź na to pytanie musi być kreatywna i interesująca, a pytanie brzmi: Co sprawia, że Antoine Griezmann może być postrzegany jako jeden z najlepszych piłkarzy ostatniej dekady? Pamiętajcie, żeby przed udzieleniem odpowiedzi sprawdzić regulamin. Zapraszam do zabawy. A teraz przechodzimy do meritum, do meritum związanego właśnie między innymi z Antoine'em Griezmannem a także z jego zespołem, czyli Atletico. I w tym odcinku chciałbym odpowiedzieć na albo poszukać odpowiedzi na pytanie, czy to Atletico które oglądamy w tym momencie z Antuanem Griezmannem, który chyba jest w swoim prime albo blisko swojego prime'u, może walczyć o mistrzostwo Hiszpanii. Ja pamiętam, że na początku tego sezonu zadaliśmy takie pytania w programie Olala La Liga. Kto zdobędzie to mistrzostwo? I co mnie zaskoczyło, to na pewno fakt, że tam dość często padała odpowiedź właśnie Atletico. I rzeczywiście są argumenty, żeby umieszczać ekipę los Colchoneros bardzo wysoko. Wystarczy spojrzeć na formę Antuana Griezmana. W 2023 roku Antoine Griezmann był najskuteczniejszym piłkarzem Primera Division, zdobywając 21 bramek, czyli 3 bramki przewagi nad Robertem Lewandowskim. Ponadto Griezmann był najskuteczniejszym asystentem Primera Division, 16 asyst, drugie miejsce rafinia. Jakiś czas temu Czolo Simeone dostał takie pytanie, czy Griezmann jest najbardziej kompletnym piłkarzem, z jakim pracował. No i Simeone odpowiedział, że na pewno trzeba byłoby się zastanowić, ale biorąc pod uwagę pakiet ofensywny i pakiet defensywny, odpowiedź jest twierdząca. Zresztą, tak naprawdę to nad czym się tutaj zastanawiasz. Antoine Griezmann w tym sezonie wzmocnił jeszcze swoją markę legendy Atletico, zrównując się z Luisem Aragonesem, czyli najskuteczniejszym piłkarzem w historii Los Colchoneros. Natomiast to nie o statystyki tutaj chodzi. Same statystyki oczywiście uwiarygadniają Antoinea Griezmana, bo dzisiaj w klasyfikacji kanadyjskiej. To jest trzeci piłkarz ligi hiszpańskiej. Więcej punktów zdobyli jedynie Jude Bellingham, a także Artem Dovbyk, czyli prawdziwe odkrycie tego sezonu. Griezmann zgromadził 13 punktów. Natomiast to, co mnie najbardziej imponuje u Antoine'a to nie te gole czy asysty, bo one będą plasowały tego piłkarza bardzo wysoko we wszystkich rankingach. Mnie imponuje przede wszystkim to, jak wyglądał powrót tego zawodnika na stadion Civitas Metropolitano. To znaczy na początku, kiedy on przyszedł jeszcze w ramach wypożyczenia z Barcelony, to po pierwsze w 100% akceptował fakt, że w wielu meczach musiał podnosić się z ławki w okolicach 60 minuty i nie robił żadnych problemów. Zdawał sobie sprawę, że kibice nie będą go akceptowali od pierwszego momentu, że mogą pojawić się gwizdy, że ta opinia na temat Griezmana może być podzielona i że nawet więcej może być sceptyków. Na zasadzie mogłeś tutaj być legendą, po co ty odchodziłeś do tej Barcelony, tak naprawdę nie pasowałeś do tamtego klubu, skoro tam występował Leo Messi. Moim zdaniem swoją drogą, gdyby Griezmann grał w Barcelonie bez Messiego, to byłby po prostu gwiazdą tego zespołu, ale to już jest temat na, na zupełnie od Opowieść. W każdym razie Antoine Griezmann wrócił do tego Atletico i przyjmował tak naprawdę wszystkie polecenia od Czolo Simone bez mrugnięcia okiem, nie sprawiał jakichkolwiek problemów. Znowu, praktycznie od samego początku, dało się zauważyć bardzo pozytywny wpływ tego zawodnika na grę Atleti. I to, co szczególnie imponuje miło Antoina Griezmana to przede wszystkim uniwersalność tego zawodnika. To jest piłkarz, który dostał absolutną swobodę od Czolo. I Czolo zdaje sobie sprawę, że Gdyby powiedział Antuanowi Grizmanowi, że ty możesz operować tylko na tej pozycji, to pewnie tego piłkarza by ograniczył, ponieważ Grisman jest takim team playerem, jest zawodnikiem tak odpowiedzialnym, że jemu nie musisz niczego narzucać. On jest na tyle inteligentny i na tyle dobrze interpretuje grę, że wystarczy, że ty mu dasz jakieś tam podstawowe zasady, i on koniec końców i tak będzie w stanie do tego wszystkiego się dostosować. I rzućcie sobie teraz okiem, na przykład na mapę pozycji Antuana Grizmana z tego sezonu. Widzimy, że często operuje na pozycji jednego z napastników prawej czy lewej strony, rzadziej właśnie jako taka typowa dziewiątka centralnie ustawiony, natomiast widzimy go na lewym skrzydle, widzimy go na prawym skrzydle, ale widzimy go także na pozycji środkowego pomocnika i sam Griezmann przyznaje, że ogląda sporo meczów piłkarskich po to, żeby wyłapywać pewne rzeczy od innych środkowych pomocników. Zwróćcie na to uwagę, że nie ma tutaj mowy o napastnikach na przykład czy skrzydłowych, tylko o środkowych pomocnikach. Ja nie ukrywam, że mam tutaj pewną satysfakcję, bo kiedy Antoine Griezmann Powiedzmy, nie sprawdzał się w Barcelonie. Patrząc ogólnie na jego statystyki z Barcy, to one są takie, że Griezmann by się wybronił, tak bym to ujął. Natomiast wiadomo, że to nie był piłkarz, który wkomponował się idealnie do Barcelony. Natomiast wielokrotnie miałem takie wrażenie, patrząc na grę Francuza, że gdyby on został wystawiony na pozycji środkowego pomocnika, to po prostu by sobie poradził. Oczywiście była konkurencja, wiadomo i tak dalej. Natomiast to jest piłkarz tak zdyscyplinowany, to jest piłkarz, który daje tak dużo w defensywie, to jest piłkarz, który potrafi uderzyć z dystansu, posłać prostopadłe podanie, który rzadko zdobywa przestrzeń dryblingiem, ale przede wszystkim właśnie podaniem, że on ma wszystkie cechy klasowego, środkowego pomocnika. Ja pamiętam te czasy, kiedy na przykład Ernesto Valverde gdzieś upychał go na boku pomocy, na skrzydle, gdzie ten glizman po prostu się dusił i szczerze mówiąc, ja się tak zastanawiałem, czy przyszłość tego piłkarza nie będzie... Pchała go w kierunku pozycji środkowego pomocnika. No i rzeczywiście tak się stało, i wydaje mi się, że rzeczywiście w kontekście przyszłości częściej będziemy oglądać Grizmana właśnie na pozycji środkowego pomocnika, ale z taką totalną swobodą. To znaczy, Antuan, jeśli chcesz. Porozgrywać z głębi pola, to sobie zejdź na szóstkę. Jeśli chcesz operować jako ósemka, operuj jako ósemka. Jeśli chcesz grać prosto za plecami napastnika Alvaro Moraty, albo na przykład, kto wie, może samo Omorodiona w kolejnym sezonie, to ustaw się za plecami Moraty. Jeśli Ty chcesz wejść na pozycję numer 9 po to, żeby ją dublować, to dubluj. Antoine Griezmann jest zawodnikiem, który często może wpadać nawet na lepsze pomysły niż te, które otrzymałby od trenera. I to jest jego największy kapitał, bo uważam, że niewielu jest takich piłkarzy. W ostatniej dekadzie często pojawiały się takie dyskusje. Czy Griezmann siedzi, przy stole Ronaldo i Messiego. Kogo można doprosić do takiego stołu, to jest bardzo otwarte pytanie i Griezmann może nie znajdzie wystarczająco dużo argumentów, natomiast jeśli chodzi o takich piłkarzy, których docenialiby przede wszystkim trenerzy, to moim zdaniem to jest absolutna topka i to jest fenomenalny zawodnik, który trochę tak jak wielu innych piłkarzy występujących w Atletico, Poświęcił się dla zespołu, to znaczy on daje tak wiele w tych różnych aspektach, że gdyby funkcjonował na przykład w innym zespole jako taka gwiazda, która ma dawać jedynie jakość w ofensywie, a nie skupiać się tak bardzo, wiecie, na harowaniu, na powrotach, gdyby na przykład jakiś trener powiedział: słuchaj, ja ciebie obuduję po prostu jakimiś pracusiami, a ty rób swoje. To być może tych goli i asyst byłoby więcej. Natomiast Griezmann dawał przez całą swoją karierę, a w ostatnim czasie to już w ogóle jedno i drugie. Dlatego ja tym bardziej doceniam tego piłkarza i uważam go za jednego z najbardziej wpływowych zawodników futbolu ostatnich lat. No i jak wiadomo, nie byłoby tego wszystkiego bez butów od marki Puma, ale. Ewentualne sukcesy Atletico w tym sezonie nie będą wynikały jedynie z bardzo dobrej gry Antuana Grizmana, ale także mamy do czynienia z Alvaro Moratą, który potencjalnie również może wkroczyć w swój PRIME. Alvaro Morata strzelił 9 goli, co jak na tego piłkarza stanowi naprawdę bardzo dobry wynik, bo wiecie, jaki jest Alvaro Morata. Czasami, jak się zacinał to na amen, mnóstwo jakichś problemów z mentalnością, z psychiką, takich załamek. Strzelił 9 goli z 18 celnych strzałów w rozgrywkach Primera Division, do tego dołożył 5 trafień w 6 meczach Ligi Mistrzów. W tym momencie, na tym etapie sezonu, Alvaro Morata ma już 14 goli. Wiecie, jaki cel wyznaczył mu Simeone na początku tych rozgrywek? 18 trafień, spokojnie do zrobienia. W ostatnim roku kalendarzowym 2023 Alvaro Morata był drugim najskuteczniejszym piłkarzem Atleti za Antuanem Grizmanem. Natomiast w tym momencie wydaje się, że po tych wszystkich rozmowach z Simeone, który tak go wsparł, który wysyłał niejednokrotnie takie sygnały na zasadzie Alvaro Morata, nawet jeśli nie strzela, to ja jestem z niego zadowolony. To jest mój napastnik, to jest piłkarz, który spełnia moje oczekiwania. To wszystko sprawiło, że po tych wszystkich latach, wiecie, wzlotów i upadków, także w reprezentacji, różnych wywiadów, takich przepełnionych żalem ze strony Alvaro Moraty, wygląda na to, że wreszcie doczekaliśmy się takiego momentu, kiedy Morata trafił na trenera, który znalazł do niego klucz. Wielu próbowało, przy wielu szkoleniowcach wydawało się, że już zbliża się ten moment, ale jednak nie potrafili tego dokonać, a Simone prawdopodobnie potrafił. Wiecie, ja jeszcze nie chcę tutaj otwierać szampana czy czegoś w tym stylu, bo mam w pamięci wiele takich momentów, kiedy Alvaro Morata się zacinał. I nie niewykluczone, że on się znowu zatnie wiosną. Natomiast dzisiaj to jest piłkarz niezwykle wartościowy dla Atletico, również pod kątem tej pracy w defensywie. I patrząc na ten sezon Primera División, mnie Alvaro Morata podoba się zdecydowanie bardziej niż na przykład Robert Lewandowski. A tak swoją drogą, ciekawa może być rywalizacja w, przy, w przyszłym sezonie, po tym jak ewentualnie z wypożyczenia do Deportivo Alaves wróci samu Omorodion. Piłkarz o nieprawdopodobnych warunkach fizycznych. Piłkarz, który marnuje mnóstwo po sytuacji sam na sam, ale dochodzi do nich wielokrotnie i jeśli jesteś piłkarzem występującym w alawes, czyli w ekipie, która potencjalnie będzie walczyć o utrzymanie i ty cały czas praktycznie dochodzisz do sytuacji podbramkowych, to jak trafisz do Atletico, powinno być ci trochę łatwiej. No ale tak jak mówię, to jest taka melodia przyszłości, aczkolwiek warto o tym pamiętać, że za chwilkę Alvaro Morata może mieć ciekawego konkurenta, bo takim na pewno dla niego nie jest Memphis Depay, który wygląda w tym sezonie bardzo przeciętnie. Na pewno wielkim kapitałem Czolo w tym, w tym sezonie, w aktualnych rozgrywkach jest też to, że odszedł Janik Karasko i można było się zastanawiać, Jaki pomysł znajdzie na to nowe Atletico bez Janika Karasko, Simeone? No i co się okazało, że znalazł pomysł, a w zasadzie dwa pomysły, to znaczy, ściągnięto z wypożyczenia do Zirony Rodrigo Riquelme. I ściągnięto z wypożyczenia do Walencji Samulino. I w pewnym momencie wydawało się, że jeden z tych piłkarzy znowu może odejść na wypożyczenie, no bo zabraknie miejsca i tak dalej. Natomiast koniec końców Simone powiedział, że warto obu tych piłkarzy zostawić, a na przykład o takiego Samulino pytały po raz kolejny Walencja, Betis, Sevilla, Osasuna, Sporting Club de Portugal, Porto, Sporting Braga, także kilka klubów. Z ligi angielskiej. No i co się okazało? Że wrócili ci piłkarze i prezentują poziom tak wysoki, że nie dość, że dzisiaj nikt już nie wspomina o Janiku Karasko, to jeszcze pojawił się problem bogactwa. Co z tymi zawodnikami zrobić? Ostatnio zdarzały się takie mecze Atletico, kiedy czolo. Upychał ilino i, i Rikelme z lewej strony. Moim zdaniem na dłuższą metę, na podstawie występów, które ja oglądałem, i Lino, i Rikelme w obu tych klubach, to znaczy w, w tych trzech klubach, czyli w Walencji, w Ironii, i w Atleti, najlepszym rozwiązaniem będzie grana trójkę środkowych obrońców i, i wystawienie Lino na pozycji lewego wahadłowego, czyli powiedzmy takie odzwierciedlanie roli Carrasco, a z prawej strony Rikelme. To, co może imponować u tych zawodników, a tak historycznie patrząc. Nie jest łatwo przekonać do siebie Simone, jeśli jesteś młodym zawodnikiem, bo wielu piłkarzy ma problem z taką konsekwencją, z dyscypliną, z organizacją, ze zrozumieniem tego, w jakim sektorze ty się powinieneś pojawić, że jeśli ustawisz się, wiecie, pół metra dalej, no to już jest problem, a Ilino i, i Rikelme od samego początku kumają tę grę. I w ogóle w Atletico, to jest też taki duży plus Simone w ostatnich kilkunastu miesiącach, mamy coraz większą liczbę młodych zawodników, którzy potrafią się dostosować i których sam Simone potrafi wkomponować, bo do pewnego momentu to mógł być pewien zarzut, że on oczywiście wiecie, zbudował kokę, zbudował Saula, u Saula później były wzloty i upadki, natomiast potem trochę brakowało takiego dopływu świeżej krwi. No to teraz jest jest Lino, jest Rikelme, jest Pablo Barrios, który kapitalnie się rozwija, w tym momencie jest kontuzjowany, ale to też może być taka sztafeta pokoleń. I na dłuższą metę Pablo Barrios może zastąpić właśnie nawet Kokę. I co istotne też u Czolo Simeone, jest jedna taka rzecz, która w przypadku tego trenera jest charakterystyczna, to znaczy odbudowywanie piłkarzy. Uczolo naprawdę nie ma straconych zawodników. Jeśli ci się wydaje, że wypadniesz na amen, no to możesz wrócić. Nawet Saul Niguez przecież miał w tym sezonie wiele bardzo fajnych momentów. Marcos Llorente też taka sinusoid, ale ostatnio wyglądał nieźle. Axel Witzel defensywny pomocnik przez ostatnią dekadę został przestawiony na pozycję środkowego obrońcy i na początku trochę na to narzekał natomiast koniec końców przyznawał że przyznał że ta pozycja mu odpowiada że kto wie być może nawet y, przestawienie go na pozycję środkowego obrońcy przedłuży mu karierę i Simone coraz częściej potrafi fajnie rozwijać piłkarzy, oczywiście w kontekście João Felixa, to się nie udało, natomiast w kontekście wielu innych zawodników jak najbardziej to się sprawdziło, natomiast oczywiście są pewne mankamenty i gdybym miał wskazać takie mankamenty takie rzeczy, które mogą prześladować w tym sezonie Atletico to będzie przede wszystkim o dziwo być może defensywa Jose Maria Jimenez miał potencjał, żeby być jednym z najlepszych stoperów tej dekady w futbolu, natomiast permanentnie prześladują go kontuzje i to się nigdy nie zmieni Widać zjazd u Stefana Sawicza, czyli też takiego piłkarza, przede wszystkim pasującego do tej starej gwardii. Diego Simeone, tych wiecie, Godinów, Gabich, Miranda, Filipe Luis i tak dalej. Jak patrz na charakterystykę Stefana Sewicza, to bardziej pasowałby pewnie do tamtego Atletico. I moim zdaniem kluczowy tutaj będzie powrót do Mandawy, który teraz wrócił właśnie po bardzo poważnej kontuzji. On zerwał więzadła w lutym na Santiago Bernabeu, a wcześniej, biorąc pod uwagę poprzednie mecze, poprzednich 55 spotkań, 50 razy wychodził w podstawowym składzie. Teraz Reynildo jedzie z reprezentacją Mozambiku na Puchar Narodów Afryki, więc straci kilka spotkań. Natomiast moim zdaniem on będzie szczęśliwy Szczególnie istotny i problemem Czolo jest też to, że ściągnięto zawodnika, który teoretycznie nawet mógł pasować do jego grania. Piłkarza, który kilka lat temu łapał się nawet do 11 sezonu Premier League, czyli czaglara z Soyuncu. No i co się okazuje, że czaglar dostaje szansę z atletikiem. I prokuruje rzut karny, którego można było uniknąć po faulu na Nico Williamsie. Dostaje szansę z Sevillą. Cztery minuty po wejściu ogląda czerwoną kartkę. Simone wziął na siebie odpowiedzialność za te błędy Czaglara. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby piłkarz, który notuje aż taki fal start, po prostu wyleciał. Bo tak jak mówię, zawodnicy u Simone potrafią się odbudować, ale... Taki koszmar, jaki spotkał Czaglara, to jednak jest rzecz rzadko spotykana. I nie ukrywam, że imponuje mi rozwój Mario Hermoso u Simeone. U, u niego też się zdarzały, wiecie, słabsze momenty w tym sezonie, jakieś takie momenty, kiedy nie popisał się w defensywie. Natomiast. Przykład Mario Ermosu jest o tyle symptomatyczny, że on pokazuje, jak Simone rozwijał się jako trener. To znaczy, Czolo przed laty kojarzył się głównie z tym klasycznym 4-4-2. Żelazne 4-4-2, defensywa kontra stały fragment. Dzisiaj te stałe fragmenty nie są już taką siłą Atletico, wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że te stałe fragmenty należałoby wreszcie poprawić. Natomiast na przykład, po pierwsze, znalazł system z trójką środkowych obrońców, taki system hybrydowy, Poza tym Mario Hermoso, grający na pozycji półlewego stopera, może przechodzić na pozycję środkowego pomocnika. To też jest pewne nowum, jeśli chodzi o Atletico. Więc Simone, który przez wiele lat kojarzył się z takim dogmatycznym podejściem do futbolu, to znaczy ja mam swój pomysł i tego pomysłu zawsze się będę trzymał, cały czas rozwija się po prostu jako szkoleniowiec i to naprawdę może imponować, no bo jednak on funkcjonuje w tym Atletico praktycznie od zawsze i mógłby być wierny, wiecie, tym tylko swoim ideałom, trzymać się tej swojej filozofii, a wychodzi z założenia, że futbol się zmienia, więc on też jako szkoleniowiec będzie się rozwijał. Jeśli spojrzymy sobie na Atletico w tym sezonie La Liga 23-24, to co tutaj jest charakterystyczne? Atletico zajmuje zaledwie 11. miejsc. Miejsce pod względem liczby strzałów, czyli miejsce z dolnej połówki tabeli, bardzo daleko od europejskich pucharów. Natomiast jeśli chodzi o gole i XG, zwróćcie na to uwagę, jest bardzo wysoko. To znaczy, finalizacja w tym sezonie Atletico wygląda po prostu rewelacyjnie. Oni przebijają XG od o ponad 6 bramek, a jeśli chodzi o liczbę strzałów, no to tutaj da się zauważyć po prostu jedną rzecz. Że te uderzenia, które oddają piłkarze Simone, są niezwykle jakościowe. Potrzebują niewiele strzałów, żeby zdobywać bramki. Charakterystyczne dla Atletico jest też to, że oni grają dość głęboko, natomiast znajdują się w czołówce, jeśli chodzi o długość budowania ataków i mały procent długich podań. To znaczy oni ustawiają się głęboko, bronią dość głęboko, natomiast nie grają futbolu prymitywnego i bezpośredniego. Starają się tę piłkę wyprowadzać. No i tak jak mówię, są drudzy najlepsi właśnie w finalizacji, jeśli chodzi o ten sezon Primera Division. Diego Simeone jakiś czas temu opowiadał, że poprzedni sezon, zwłaszcza początek poprzedniego sezonu, to był dla niego najtrudniejszy okres, kiedy on prowadził Atletico, biorąc pod uwagę te 12 lat, które spędził w klubie. Natomiast później przyszedł mundial, no i okazało się, że Atletico znowu zaczęło grać bardzo dobrze. Jeśli spojrzymy sobie na cały rok kalendarzowy 2023, to Atletik obok Barcelony w Primera División zdobyło najwięcej punktów. Jeśli spojrzymy sobie na bramki, to Atletico strzeliło ich najwięcej. Jeśli spojrzymy sobie na poprzednie lata, kiedy Simone prowadził Atleti, to zauważymy, że jest to trzeci najlepszy rok czolo, jeśli chodzi o liczbę zdobywanych bramek w roku kalendarzowym. Także zgadzają się wyniki w Champions League, a jak wiadomo, Liga Mistrzów trochę jednak to Atletico prześladowała, no bo zdarzały im się wstydliwe odpadnięcia, na przykład z Karabachem, a tymczasem. Teraz zdobyli 14 punktów, co stanowi najlepszy wynik od sezonu 2016-2017, a jeśli chodzi o gole, no to już w ogóle jest top. Simone też po fazie grupowej Ligi Mistrzów przyznał, że we wszystkich meczach byliśmy lepsi od naszych rywali. Więc biorąc pod uwagę cały ten kontekst, czy Atletico ma argumenty, żeby walczyć o mistrzostwo Hiszpanii? Jak najbardziej ma. I przede wszystkim są to te argumenty ofensywne, ale też fakt, jak rozwija się Simeone. Natomiast co trzeba zmienić? Na pewno trzeba ustabilizować defensywę. Myślę swoją drogą, że tam przydałyby się po prostu jakieś wzmocnienia, ściągnięcie na przykład jakiegoś dodatkowego środkowego obrońcy. I też nie powinny Atletico przytrafiać się takie mecze absurdalne, bo jeśli przesiedzimy sobie wyniki na przykład z tego sezonu, to tak, oni z jednej strony potrafią wygrać 7 do 0 na Wajek, to był kuriozalny mecz w trzeciej kolejce, by tak naprawdę za chwilkę przegrać 0-3 z Walencją, gdzie, tak na, gdzie biorąc pod uwagę dysproporcje pomiędzy jednym meczem a drugim, to człowiek mógłby dojść do wniosku, że minęło dosłownie kilka lat pomiędzy jednym Atletico a drugim, że to aż nie przystoi, to jak oni zagrali po prostu w tej rywalizacji z Walencją, ale takich meczów było więcej, no bo oni na przykład z Barceloną zagrali bardzo słabo jak na swój poziom, jak na swoje standardy. Z Las Palmas przegrana 1-2, z atletikiem ostatnio 0-2 i to też był taki mecz, w którym ze zespół Ernesto Valverde całkowicie stłamsił właśnie to Atletico. Więc oni przede wszystkim muszą ustabilizować tę swoją formę, żeby nie zdarzały się właśnie jakieś takie absurdalne spotkania, typu te rywalizacje z Walencją czy Atletikiem, bo same wyniki, tam 0 do 3 czy 0 do 2, niewiele nam mówią o tych meczach. W tych spotkaniach Atletiko po prostu prezentowało się jak zespół ze środka tabeli Segunda Division. Jeżeli te rzeczy Simone poprawi, jeśli wprowadzi właśnie tę regularność, no to moim zdaniem jak najbardziej Atletico powinno być kandydatem do walki o mistrza. Na pewno nie faworytem, ale kandydatem jak najbardziej. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dawno nie było tutaj odcinka na temat Atletico. Pamiętajcie o konkursie, do wygrania są te piękne buty, tak więc zachęcam Was do odpowiadania na pytanie konkursowe. Liczę na Waszą kreatywność. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę szczęśliwego nowego roku.